Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj mam nietypowy dla Was odcinek. Będzie coś naprawdę niesamowitego, bo jesteśmy w fabryce dosłownie bambusa. Pokażę Wam cały proces od momentu przyjazdu bambusa do fabryki do momentu wyjścia gotowego projektu. Tak, dzisiaj słuchajcie, w odcinku zobaczymy gotowe budynki, nowoczesne gotowe budynki z bambusa. Zapraszam Was na odcinek. Jestem, słuchajcie, dzisiaj w Dawin, a w zasadzie nawet kilka kilometrów za centrum Dawin. To jest na wyspie Negros, na Filipinach oczywiście. Jesteśmy w firmie, która produkuje i zajmuje się przygotowaniem bambusa, ale tak samo i sprzedażą gotowych budynków, nowoczesnych, gotowych budynków z bambusa. Będziemy mieli okazję zobaczyć cały proces, całą fabrykę, jak to wszystko wygląda krok po kroku. I naprawdę będziecie, słuchajcie, zachwyceni, bo ja jestem tutaj od 30 minut, oglądam, co tutaj się dzieje i naprawdę mega mi się to podoba. I oczywiście przepraszam za hałasy z tym związane, bo tutaj cały czas, można powiedzieć, fabryka działa, więc czasami będzie troszeczkę głośno, ale postaram się to zrobić jak najlepiej, tylko jej mogę. Zaczynamy. No więc tak, słuchajcie, jesteśmy na samym początku całej tej placówki. Jest ze mną Fel, który wyjaśnia mi to wszystko po angielsku albo po wisaja, a ja to będę Wam tłumaczył wszystko na język polski. Ale znajdujemy się na samym wejściu. Jak widzicie, za mną jest ogromna hala. To tutaj właśnie przyjeżdżają gotowe, już ścięte bambusy. Oczywiście one przyjeżdżają różnej długości, ale oni wybierają odpowiednią średnicę. Ich interesuje średnica w zasadzie od 8 cm do czasami nawet 16 cm, które są bardzo rzadko akurat, ale zdarzają się. Oczywiście to zależy od wieku tego bambusa. Przyjeżdżają tutaj bambusy, słuchajcie, z 6 różnych miejsc w okolicy, gdzie już tutaj lokalne osoby, które to akurat, można powiedzieć, produkują albo mają do tego dostęp, załatwiają samochód, dostarczają tutaj, a oni to wszystko skupują, żeby to przerobić. Gotowe bambusy, jak widzicie, znaczy gotowe, świeże, ścięte, już bez tych wszystkich takich osobnych rzeczy, tylko gotowe jakby pałąki, są składowane tutaj. I tutaj zaczyna się cały proces. Idziemy dalej. Tutaj możecie zobaczyć dwa rodzaje bambusa, które tutaj przejeżdżają. To jest... what is the name for that? Dendrocalamus asper scientific name. We call that here botong. Botong, po filipińsku. Okej. Okay. Giant bamboo. Gigantyczny bambus. And this one the is... The other one is Bambusa blumiana. So Bambusa blumiana. Kawaiian Tinik. Kawaiian, like the name of the company. Kawaiian Collective, yeah? Exactly. Tak się, słuchajcie, w ogóle nazywa, zapomniałem powiedzieć na samym początku, firma Kawaiian Collective. I tutaj te bambusy przyjeżdżają. Oczywiście one są wysuszone już, jak widzicie, no ale cały proces zaczyna się dopiero tutaj. Idziemy dalej. Pierwszym, słuchajcie, rzeczą, którą należy oczywiście zrobić, to dociąć te bambusy. Jak widzicie, one przychodzą bardzo długie, ponad 6 metrów. Ale co trzeba zrobić, to skrócić je do maksymalnie 6 metrów. Dlaczego? Ponieważ tutaj studzienki, które później są te bambusy wkładane do wody, do której zaraz w ogóle przejdziemy, no są po prostu długości 6 metrów, więc oni muszą je dociąć. Tutaj są oczywiście piły już elektryczne, które to docinają, oczywiście za pomocą ludzi. I od razu na tym terenie to jest wszystko docinane i później już ląduje tutaj. Kolejny krok, słuchajcie, to jest docięcie do odpowiednich wymiarów tego, bo to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie 6-metrowe są wykorzystywane. To docinane do 2,4 metra, bodajże to jest chyba 8 feet, tak? I najdłuższy rozmiar to jest oczywiście 6 metrów. Ale teraz co jest ważne, słuchajcie, zobaczcie. Każdy z tych bambusów, albo jeszcze nie każdy, ma dziurę. I ta dziura jest zrobiona przez całą długość bambusa. Dlaczego? To jest bardzo ważne, bo tam są oczywiście poduszki powietrzne, znaczy poduszki powietrzne, no są dziury zamknięte w bambusie, jak to pewnie wiecie, i one muszą być przewiercone, żeby właśnie później go można było dokładnie zamoczyć w wodzie i żeby wszystko było na pewno dobrze zapielęgnowane, tak jak to powinno być. Czyli naprawdę, no to nie jest tak, że sobie ścinacie bambusa, tylko trzeba to naprawdę przygotować wcześniej. Tutaj, słuchajcie, jak widzicie, używane są tak długie pręty do przebijania tego wszystkiego, żeby była dziura na drugą stronę. Ale następnie, co jest robione? Jest to tutaj moczone, słuchajcie, w zwykłej wodzie, normalnej wodzie. Dlaczego? Ponieważ taki bambus zawiera jeszcze termity, które są luźno dostępne, różnego rodzaju pyłki, które trzeba po prostu usunąć. Jest moczony w takiej wodzie przez 3-4 dni, po czym jest wydawany na słońce, żeby to wyschło. Ale oczywiście jeszcze w międzyczasie to jest tak samo czyszczony. Ale to pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie na razie zwykła woda, która po prostu ma zapobiec temu, żeby właśnie usunąć te resztki tego zanieczyszczenia, które jest luźne na bambusie. To 3-4 dni trwa. Za mną tutaj właśnie widzicie stację, gdzie te bambusy się suszą. W tym momencie ta stacja jest pusta, ponieważ te bambusy zostały ściągnięte dosłownie 2 dni temu. Ale ogólnie to wygląda tak, że bambus tutaj spędza około 3-4 dni
w zależności oczywiście od pogody, żeby dobrze wysechł. Czasami jest tak, że to jest oczywiście dłużej, ale jeżeli jest takie słońce jak dzisiaj, to w ciągu 3 dni można go stąd ściągnąć i przechodzimy do następnego zabiegu. I teraz jesteśmy, słuchajcie, przy wanienkach. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jest tutaj naprawdę bardzo głośno. Ogólnie w tych wanienkach, tak jak wam wcześniej wspomniałem, są te wanienki maksymalnie na 6 metrów. Czyli wszystkie bambusy są docięte do tego maksymalnego rozmiaru 6 metrów, do długości 6 metrów. Lądują tutaj. Tutaj są dwa rodzaje treatmentu. W tej wanience i w tej wanience jest jeden rodzaj i tam w tej drugiej jest jeszcze inny. Podam wam nazwy tego, bo ciężko mi to nawet wymówić i w tym momencie nawet nie słyszę tego za dokładnie. Ale więcej chodzi o to, że w tym systemie to jest przez całą noc i to wystarczy. Natomiast w tym drugim systemie musi to leżeć, słuchajcie, 6 dni. Dosłownie moczyć się 6 dni. Tak jak widzicie tutaj, jest to przyłożone ciężarami, żeby to po prostu nie uciekło. No i sobie leży przez 6 dni. I słuchajcie, ostatnim procesem jest tak naprawdę już tutaj tylko i wyłącznie wyciągnięcie tego bambusa z wody, odłożenie tam, jak widzicie, na górę, żeby sobie, żeby ociekł bez żadnego problemu, żeby wszystkie chemikalia zostały tutaj na tym betonie, żeby można było je prosto wyczyścić, a później już idzie na leżakowanie. I leżakowanie to wam pokażę już tutaj, bo tam jest ostatni proces, czyli leżakowanie. Dlatego, słuchajcie, to jest w takim miejscu usytuowane, żeby był bardzo dobry przewiew powietrza. Jak widzicie, w tym momencie jest tutaj ogromna liczba już bambusa odłożonego, który sobie czeka na po prostu jego wykorzystanie. I to jest ostatni proces. Tutaj już bambus jest gotowy i czeka, żeby go użyć. To, co powinno was zainteresować, to to, że słuchajcie, 90% bambusa, który tutaj jest tak właśnie, można powiedzieć, przygotowany, jest wykorzystywany do inżynierii, czyli naprawdę do właśnie budowania domów, budowania mebli, budowania innych rzeczy, które są po prostu przydatne w konstrukcjach. Jest pierwsza stacja, gdzie są przygotowywane panele ścienne, już gotowe panele, które mogą jechać na budowę domków, które tak naprawdę za chwilkę dopiero zobaczycie. Wszystko to jest ręcznie robione. Taka jedna ekipa robi około chyba 15 paneli w ciągu tygodnia. Taki mniej więcej przeliczniach tutaj się usłyszałem. I co, oczywiście są robione gotowe ściany, są też robione ze skosami, tak jak widzicie tutaj na przykład. To wszystko to jest oczywiście wymierzane, to już jest robione z gotowego wzoru. Jest to oczywiście skręcane już elektrycznie na wkrętach z gotowego bambusa, który tam już wcześniej leżakował. Tutaj, moi drodzy, to co już widzicie, to nie jest już budynek, to jest, słuchajcie, chicken house, czyli kurnik. Kurnik naprawdę wielowymiarowy, który też został zrobiony dla klienta, który właśnie jest rozkładany i będzie przewożony już w prefabrykowanych elementach na budowę, tam gdzie jest po prostu, będzie stawiany. I to będzie stawiany tak samo przez konstruktorów, którzy tutaj go składali. Czyli wszystko prefabrykowane już elementy jadą na budowę, były tutaj robione, zobaczcie całe zadaszenia i tam będą tylko i wyłącznie słupy. Tak samo czymś takim zajmuje. Ogólnie ona firma jest naprawdę dostosowana pod każdego klienta, ponieważ obojętnie co byście chcieli, możecie wysłać im e-maila, o czym to oczywiście e-mail i strona internetowa i wszystkie dane są w opisie tego filmiku, możecie sobie to znaleźć. Możecie im wysłać zapytanie, oczywiście po angielsku, i oni są w stanie dla was zrobić projekt bambusowy, czegoś, co wam się podoba. Podejrzewam, że nawet na podstawie jakiegoś fajnego projektu domu możecie sobie coś przygotować, że na przykład, o, chciałbym taki domek, ale w formie bambusa. Jakby to było, ile by to kosztowało, oni wam to wycenią, oni wam to zrobią. Podejrzewam, że bez żadnego problemu, bo firma naprawdę wygląda profesjonalnie. Zobaczcie, tutaj jest na przykład przykład meblu, czyli po prostu miejsce do siedzenia, zrobione całkowicie z bambusa. W 100% bambusowe, bez żadnych łączeń, tak samo bambusowe piny, jak widzicie, i to jest robione pod klienta. Klient chciał taki wzór i w tym momencie to jest dla niego zamawiane. Oczywiście to nie jest jeszcze produkt gotowy, to będzie jeszcze obrobione, to będzie jeszcze pewnie pomalowane albo jakoś zakonserwowane i wyczyszczone. Natomiast już samo to widzicie, co oni tutaj robią. Nie ma tutaj, słuchajcie, akurat za dużo mebli innego rodzaju, no bo wszystkie produkty idą, powiedzmy, na bieżąco. One nie są produkowane tak, że można sobie przyjechać i wybrać coś z takich standardowych rzeczy, tylko właśnie oni starają się robić takie niestandardowe rzeczy, co mi się osobiście bardzo podoba. No a tutaj tak widzicie, bambusa jest tutaj co nie miara. No i oczywiście tutaj obsługa kompresora, żeby nie było, żeby z daleka trzymać ręce. Tutaj złożony już bambus, takie listewki bambusowe, które były przygotowane wcześniej. Tam jeszcze ich więcej, a tutaj widać jakaś konstrukcja dachowa. No i oczywiście tutaj mebel, który wam wcześniej pokazywałem. Idziemy dalej. No i jeszcze prawie przegapiłem takie fajne krzesło. Zobaczcie, wyginany bambus, laminowany, i to też jeszcze oczywiście musi być pomalowane i wyczyszczone, ale wszystko zrobione w 100% z bambusa. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba, bo ja jestem zachwycony. Mi się podoba coś takiego, to jest w 100% naturalne.
Możecie zaobserwować panele, które będą gotowe, zainstalowane w jakiejś restauracji. Klient sobie zażyczył takie panele na wymiar. Wszystko to jest zrobione z bambusa, wyrównywane. Co prawda tutaj jeszcze dodatkowo zostało użyte plywood, czyli takie no, te płyty wiórowe, ale tylko dlatego, że klient potrzebował odpowiedniej grubości, więc one zastosowane zostaną tutaj, ale od góry jest cały bambus, tak jak sobie klient życzył, żeby troszeczkę tą obniżyć cenę, no to właśnie te płyty zostały tutaj użyte. No powiem wam, że jeżeli taki blat bym widział w restauracji, jeszcze polakierowany pięknie, to naprawdę no robi to robotę. No tutaj jest jakiś gotowy już produkt, to jeszcze oczywiście później idzie do wyszlifowania, do pomalowania i wszystko jest gotowe na cacy. Naprawdę super robota. Ale słuchajcie, byłoby już tego, jeżeli chodzi o same przygotowanie bambusa. Teraz czas, żeby wam pokazać, jak wyglądają gotowe budynki, bo jest ich tutaj kilka i mogę wam je pokazać bez żadnego problemu. Zaczynamy. Pierwsze, słuchajcie, co widzimy tutaj, to jest Community Hall, tak został nazwany ten budynek. To jest budynek przykładowy, taka wersja demo, żeby pokazać. Budynek służy temu, żeby w powiedzmy w jakiejś takiej małej mieścinie, żeby ludzie się mogli spotkać, tak żeby na przykład właśnie, jeżeli macie małe domki naokoło, to jest takie wspólne pomieszczenie. Nie wiem, jak to dokładnie przełożyć na język polski. Pomieszczenie socjalne, tak bym to nazwał. Tutaj oczywiście została przygotowana taka mała kuchnia. Wszystko, słuchajcie, zostało zrobione z bambusa. I teraz pewnie zapytacie, ale ściany są betonowe. No nie, słuchajcie, ściany nie są do końca betonowe, ponieważ ściany są specjalnie przygotowane. Są to listewki bambusowe, które mam nadzieję, że będzie możliwość zobaczenia, a tak, na pewno będzie możliwość zobaczenia. I na podstawie tych te listewki są stawiane, są ściany z tych listewek, a później to jest obrzucane betonem, przez co to jest twarde i naprawdę stabilne. Ale oczywiście cała konstrukcja i bez tego betonu tak samo by się trzymała. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda. Oczywiście od góry zostało to jeszcze pokryte blachą, jest też przeszklony sufit na środku, żeby ułatwić dostęp oczywiście światła. Są wiatraki ustawione, są drzwi, które są bardzo przewiewne, czyli w tym momencie ja naprawdę, słuchajcie, czuję się super tutaj, bo jest przewiew z każdej strony, bez żadnego problemu, nawet nie trzeba w tym momencie wiatraków włączać, a naprawdę jest słonecznie, jest gorąco na polu. Nawet mam wrażenie, że tutaj jest zdecydowanie przyjemniej niż na zewnątrz. W ogóle fajnie otwierane, słuchajcie, drzwi. No oczywiście wszystko wykonane z bambusa. To murbeton, nie? No murbeton, no bambus, bambus, po prostu bambus. Jak mi się to podoba. Naprawdę, taki native style. No i mamy, słuchajcie, pierwszy budynek. Pierwszy budynek to jest w stylu bungalow, czyli taki podstawowy budynek. Wszystko tak samo zrobione z bambusa. Oczywiście te same ściany, które za chwilkę wam pokażę. Zobaczcie na te detale. Wszystko wykonane z bambusa. Nawet lampki fajnie zrobione. Oświetlenie, ale wchodzimy do środka. Oczywiście tutaj nie jest to wyposażone, to nie jest przygotowane, to nie jest pokazane tak jakby taki normalny budynek już gotowy, bo tutaj powinna być kuchnia. Tutaj już jest przygotowane, są podłączenia pod kuchnię, tak samo prąd, tak samo woda, kanalizacja i wszystkie inne rzeczy. Tutaj jest living room. Przewiewny living room. U góry oczywiście wiatraczek, tak samo dodatkowo zrobiony przeszklony dach w jednym miejscu, żeby można było więcej światła wpuścić do środka. Salon, zobaczcie, to są te meble, które widzieliśmy wcześniej, tylko te już są gotowe. Polakierowane, przygotowane, wyglądają super. Oczywiście ten living room, ja bym sobie zrobił to całkowicie inaczej. Tutaj mamy oczywiście łazienkę i łazienka jest normalnie standardowa. To nie jest tak, że łazienka jest jakaś cała z bambusa, że siedzicie na, powiedzmy, ubikacji bambusowej, tylko to już jest normalna ubikacja. Tutaj jest tak samo wiecznik, wszystko obłożone w płytkach, shower, umywalka. I to, zobaczcie, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, czyli te ściany bambusowe. One są w środku takie, tylko są po prostu z dwóch stron obłożone betonem. I to jest naprawdę bardzo mocna konstrukcja, bo to jest jeszcze po prostu tutaj z strony zrobione i to jest dlatego grube, solidne i się trzyma. A tutaj jest pierwsza sypialnia, znaczy ogólnie sypialnia, ja to tak nazwałem, też ładne. Moskitiera oczywiście w okna. Pamiętajcie, to jest styl taki native, czyli takie nowoczesne budownictwo bambusowe, że wszystko jest wykonane z bambusa, ale żeby było też takie troszeczkę naturalne. Tutaj oczywiście łóżko się wstawia. Tutaj oczywiście tą ścianę sobie można przygotować. Oczywiście tak naprawdę wszystkie ściany możecie sobie tak zagospodarować, tak jak na przykład tą. Podejrzewam, że to jeszcze nie jest do końca gotowe. To jest tylko taka pokazówka na razie. A tutaj jest jeszcze tak zwany loft, tak to jest po angielsku, ale ja to powiem, że to jest tak zwana dla mnie druga sypialnia. Po tej góry, po schodkach można sobie wejść i albo taki zrobić sobie storage, czyli jakiś magazynek, albo po prostu nawet włożyć tam jakieś kolejne łóżko, materac i spokojnie sobie położyć. Jeżeli by coś takiego było do wynajęcia na wakacje,
rację, to ja bym się na to pisał na 100%. Jeżeli chodzi o kupienie czegoś takiego, jak dla mnie, no to to jest zdecydowanie za małe, no bo my z Emilią to byśmy się nie pomieścili w czymś takim, jeżeli mielibyśmy coś budować. Ale jeżeli dla takiej pary na wakacje, ogólnie nawet postawienie kilku takich budynków, takich native właśnie bambusowych, pięknych, no to jest jakiś, słuchajcie, pomysł. To naprawdę jest jakiś pomysł. No i oczywiście, słuchajcie, przesuwane z moskitierą drzwi. Ogólnie wszędzie są moskitiery, więc tutaj się nie musicie martwić o komary, o inne takie gryzonie, które wam wejdą, bo to wszystko jest jakoś tak zabezpieczone, nawet konkretnie. No, mnie to urzekło. Mi się to naprawdę bardzo podoba. A tutaj sobie wychodzimy, wiaterek wieje, cisza, spokój. Tutaj sobie jakieś krzesełka jeszcze postawić. Aha, no i też zwróćcie uwagę, to jest tak naprawdę dupleks. To jest dupleks, bo tutaj po drugiej stronie to zostało wybudowane i jest drugie takie samo mieszkanie. Czyli na przykład dobry przykład na to, jeżeli byście chcieli coś takiego na przykład robić pod inwestycję na Filipinach, to robicie sobie kilka takich budynków, takich dupleksów. To oczywiście taniej wychodzi, bo to jest jedna taka ściana główna. I w tym momencie stawiacie sobie to na działce i wynajmujecie je. I naprawdę nie wiem, jaki tu jest metraż. Pewnie sprawdzę w opisie i wam podam dokładnie, ale no nie jest to małe mieszkanie. Nie jest to małe mieszkanko. Wakacyjne takie spokojnie by się wynajęło. No i oczywiście dach już ze względów bezpieczeństwa zrobiony w stylu blachy, co jest bardzo popularne na Filipinach, ale równie dobrze, moim zdaniem, można by to pokryć jeszcze takim native pokryciem na tą blachę, co by wytłumiło to jeszcze, ale też by dało taki urok dodatkowo tego, że wygląda to takie bardziej native. I na pewno to też można zrobić, podejrzewam, że są na to takie opcje. Dobra, idziemy do następnego. No i słuchajcie, teraz muszę wam po prostu pokazać mistrzostwo świata. Ten dom, który tutaj widzicie, jest po prostu cudowny. Ja już miałem okazję być w środku i to jest coś, co mi się naprawdę podoba. Po pierwsze, bo jest z bambusa, nowoczesny design, wszystko zrobione z bambusa. Nowoczesny design, jeszcze raz wam powtórzę, bo po prostu wygląda to super. Okej, zacznijmy, słuchajcie, od początku. To jest living room. To jest living room. Tutaj jest kuchnia. Tutaj pewnie można sobie postawić taki jakby wysepkę albo coś w tym rodzaju. Tam jest wszystko przygotowane pod kuchnię. Tam, słuchajcie, z tyłu tak samo jest jeszcze takie patio na zewnątrz. Do tego za chwilkę przejdziemy. Living room przeszklony, co mi się bardzo podoba. Ja bym pewnie jeszcze nawet więcej tutaj do szkła, ale są oczywiście kontakty. Jest ładny dach, jest wszystko pięknie zrobione. I tutaj, słuchajcie, jest tak samo drugie piętro. Zaraz do niego przejdziemy. Ale pierwsze zobaczmy sobie łazienkę. Łazienka, wszystko w płytkach wyłożona i tutaj jest wejście do dwóch różnych, z dwóch różnych stron. Czyli wchodzimy normalnie, tak jakby ktoś tutaj chciał, ale dodatkowo tutaj jest master bedroom. Master bedroom też nie jest jakieś nie wiadomo jakie wielkie, ale jest ładne. Ładne, słoneczne. Dużo światła wpada, co mi się akurat podoba. Fajnie jest oświetlone, oczywiście wiatrak jest tak samo. Słuchajcie, oczywiście gdyby ktoś chciał, to może sobie tutaj klimatyzację zainstalować, ale wydaje mi się, że nawet nie będzie takiej potrzeby, bo to nie jest jakoś takie bardzo gorące. No i tutaj przechodzimy, słuchajcie, do patio. A nie, czekajcie, muszę otworzyć. Czyli na zewnątrz też sobie możemy siąść, tutaj możemy sobie sofy postawić jakieś takie fajne i sobie odpoczywać. Oczywiście teren nie został jeszcze wysprzątany, ale ten dom, który tutaj widzicie, jest na sprzedaż razem z tą całą działką. I cena tego domu to jest chyba bodajże około 6 milionów peso. Ale pamiętajcie, to nie jest tak, że za bambusowy dom 6 milionów peso. Po pierwsze, to za działkę tak samo płacicie, bo to jest w cenie już ta działka, która nie wiem ile dokładnie ma metrów kwadratowych, ale jest na tyle wolnej przestrzeni naokoło, że spokojnie możecie sobie zaparkować samochód i inne rzeczy zrobić. A dobra, a teraz się przejdźmy na górę. Ja, słuchajcie, buty ściągnę, bo nie chcę tego tutaj niszczyć, bo aż normalnie żal. Wszystko, słuchajcie, to są panele bambusowe. To jest wszystko panele bambusowe. Z tych małych listewek panele doklejone koło siebie i zrobione wszystko z bambusa. Tak samo całe podłogi, ściany. No okna oczywiście są chyba plastikowe. I teraz tak, druga łazienka na pierwszym piętrze, to już jest oczywiście dużo mniejsza łazienka, tylko prysznic jakiś taki mały, kibelek, przeszklone fajnie, bo mi się podoba, że jest ten. Przydałby się tutaj jeszcze jakiś wywiecznik, chyba że nie ma jeszcze, albo gdzieś tutaj będzie dorobiony jeszcze, to jest do przemyślenia.
tutaj to, co mamy, to jest mały taki storage, taki schowek, ale też by to na siłę można jakąś taką graciarnią nazwać, albo jakimś takim nawet małym biurem. Na spokojnie by tutaj można było biuro zrobić. Wystarczy sobie tutaj takie jakieś duże biurko postawić i będzie. Ale zaświecimy światełko. O, zobaczcie. A tutaj widać oczywiście wejście. Nie, wejście? Tak, tutaj jest wejście z tej strony. Albo nie. Dobra, idziemy dalej. Łazienkę już widzieliście, a tutaj jest duży drugi pokój. Znaczy, no duży. Tutaj miejsce na pewno na łóżko, albo tutaj. I taki drugi pokoik. No można, nie można tego nazwać takimi trzypokojowym mieszkaniem, bo ten pokoik, no na siłę też mógłbym nazwać mieszkanie i podejrzewam, że tutaj dla mojego dziecka pokoik by był spoko, ale ja bym tego tak nie nazwał, ale i tak mi się mega podoba. Oczywiście wszędzie są wiatraki zainstalowane, to pamiętajcie, to jest standard. W żadnych z tych domków nie ma klimatyzacji. Z tego, co widziałem, ale to jest pewnie opcjonalne, bo taką klimatyzację można bez problemu sobie samemu zainstalować. Ja bym oczywiście polecał takie splitowe, czyli te, gdzie są dużo, dużo cichsze i dużo, dużo bardziej wydajne. Oczywiście ściany są i okna są, więc tutaj to nie ma tak, że to jest otwarta przestrzeń, tak jak to widzieliście w innych budynkach wcześniej, tylko tutaj jest wszystko już zamknięte, więc ta klimatyzacja może być zainstalowana bez problemu. Pomyślcie sobie teraz, ile takiego bambusa musi wejść na budowę takiego domu, bo naprawdę wszystko tu jest bambusowe, od całej konstrukcji po płyty zrobione na posadzki, na ściany, na wszystko, więc tego bambusa wchodzi ogromna ilość, dlatego ta cena musi być też taka wysoka. To nie są zwykłe ściany, to są naprawdę ściany fajnie przemyślane, fajnie przygotowane. No ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że odwiedziłem to miejsce, bo moja wyobraźnia nowoczesnych domów bambusowych się zmieniła. Zmieniła się mega pozytywnie. Teraz widzę, że z bambusa dosłownie wszystko można zrobić i naprawdę wygląda to tak naturalnie, z takim smakiem. Po prostu świetnie. Ostatni budynek, słuchajcie, który miałem zobaczyć, jest tutaj za mną, ale jak widzicie, on nie jest jeszcze gotowy, tam jeszcze pracownicy w tym momencie pracują i dla dobra ich i tego w ogóle filmiku nie będę tam wchodził do środka i nagrywał tego, bo moim zdaniem nie ma sensu. Konstrukcja mniej więcej jest taka sama, znaczy zasada działania tego, że wykorzystany jest bambus, ale jeżeli chodzi o design, jest troszeczkę inny. I tak jak wam wspomniałem wcześniej, wszystkie dostępne informacje odnośnie tej firmy i odnośnie tego, jakie projekty robią, macie w linkach w opisie tego filmiku. Możecie tam sobie zobaczyć dokładnie, ile każdy dom kosztuje, ile każdy dom ma metrów kwadratowych, jaka działka jest do niego, bo te domki, które tutaj właśnie widzicie, są na sprzedaż. I najtańszy zaczyna się już w granicach około chyba 1 400 000 peso, ale razem, słuchajcie, już z działką. I co jest bardzo ważne, i kupujecie działkę nie gdzieś na jakimś oddalu, nie wiadomo jakim, ale naprawdę w bardzo dobrej lokalizacji w Darwin. Darwin to jest koło Duma Goethe, jesteście jakieś 200 metrów chyba od plaży. Więc pamiętajcie o tym. Firma, słuchajcie, co też jest bardzo ważne, może wybudować budynki na waszych działkach. Nie wiem, czy o tym wspomniałem wcześniej, ale jeżeli macie jakąś działkę albo myślicie o jakiejś działce i szukacie firmy, która wyliczy wam konkretnie, ile taki projekt albo inny projekt będzie kosztował na waszej działce, to oni to mogą zrobić. Mają dokładne podane wyceny, oni przygotowują materiał, ale też mają podpisane umowy z firmami, które konstruktorskimi, które po prostu zrobią to dla was i oni to po prostu wszystko już wyliczą i będziecie mieli dom pod klucz, czyli po prostu kupujecie sobie działkę osobno, a później oni wam budują taki domek. Takie najprostsze budynki podejrzewam, że w ciągu kilku miesięcy są w stanie postawić, a w ciągu jednego sezonu na 100%. Naprawdę moim zdaniem super rozwiązanie dla kogoś, kto szuka konkretnej firmy, a wiemy, że na Filipinach jest ciężko z tym, konkretnej firmy, która po prostu przyjedzie i coś takiego postawi. I ja powiem wam szczerze, w tym momencie zastanawiam się, no dobra, no tak trochę 50-50, czy czegoś takiego właśnie nie postawić na tej naszej działce. Tak, żeby było, ale czas pokaże. Mamy jeszcze kilka innych projektów, więc poczekajmy z tym. A ja, słuchajcie, już będę się żegnał z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej takich ciekawostek związanych z Filipinami, zostawcie mi tą informację w komentarzach, a ja będę specjalnie szukał czegoś takiego dla was. Mam nadzieję, że kanał wam się podoba, że interesują wam tego typu informacje. Zapraszam tak samo do subskrypcji, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby kanał rozrastał. Was to nic nie kosztuje, a nam to sprawia ogromną przyjemność i motywuje do właśnie nagrywania takich fajnych filmików. Dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam z Filipin, pa!